Cześć, witajcie, jestem Liczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. No, troszeczkę sobie grałem, dokładnie jakąś minutkę, żeby sobie tak lekko pochodzić i znalazłem, zobaczcie, takie malutkie kotki. Musiałam zrobić cięcie, bo miałem problemy z ekenderowaniem, tak pisało. Enkodowanie przeciążone. Zmień ustawienia. Wideo lub użyj. No, jednak nie ma problemu. No. Przepraszam za takie czasem lagi, ale to nie jest wina waszych sprzętów, tylko. I też nie jest to taka wina mnie, tylko po prostu mój komputer nie przypada ze Slime Rancher i jakoś tak tnie tą grę co jakiś czas. Więc jak widzicie lagi na filmie, to jest po prostu, że gra mi się zacięła, a nie że coś jest nie tak z internetem, czy z czymś, czy nie wiem, no. Zbieramy hanhany. Wysyp hanhenów. O, to jest właśnie teraz lag mojego Slime Rancher. Nie, dobra, to był zapis akurat, nie, okej. To ci wybaczam, gra. Chodźmy troszeczkę. Tutaj właśnie znalazłem te dwa tabi cosie. Nie tu, nie tu, nie tu. O tu. Wow. Puf. Tutaj znalazłem dwie skrzynie. I tam widzę takiego cosia. Musimy sprawdzić, jak jest u niego, ale tam jeszcze widzę. Nie, zdawało mi się, że. Co to? Patrzcie, piłeczka. Zdawało mi się, że widziałem kurczaka. Tu jest kurczak. Dam ci trochę henhenów. No i co? Jeszcze głodny. Dobra, znajdziemy tobie więcej. Użyj szybszego. Coś mam nie tak z tym enkoderowaniem, bo jak tutaj się w grze za dużo dzieje, to gra się zaczyna wieszać i pisze mi, że mam enkoderowanie przeciążone, zmień ustawienia wideo lub użyj szybszego. Tylko to jest najszybsze. Ja pewnie nie rozumiecie, o co chodzi w ogóle, co tutaj możemy sobie pobudować. To samo w sumie. Pozbieramy kurczaczki z tej naszej też hodowli. Jak tutaj widzicie, tych kurczaków zawsze jest dużo, wylęgarnia. W tych trawach dużo było. O, patrzcie. I kura do nas przyszła. Widzicie, ile tego się tutaj pojawia? Zobaczymy, dokąd tamten slime nas będzie prowadził. Myślę, że tyle henhenów wystarczy. Jak go tyloma nakarmimy, to myślę, że wystarczy. 40? W ogóle postrzelamy w nich trochę wodą, żeby nam tutaj żaden nie zjadł jakiegoś innego plorta. No i co? Weź już wybuchnij. Patrzcie, jaki głodomor. Dobrze, zrobimy cięcie, zaraz wrócę z kurczakami. No dobrze, znalazłem jeszcze 6-7 dokładnie henhenów. Coś przestało się pojawiać w nocy. Jednym w niego rzuciłem i zobaczcie, już tak buzuje, zobaczy. Ponad 50 henhenów i nadal stoi. No żeż no. O. Zapis kolejny. Nie, no jaki to jest nie fart? Henheny się jeszcze przestały pojawiać. O. Trochę się gra czasem laguje, ale to. Nie wiem, muszę sobie jakiś reset zrobić. Formacik mały. Patrzcie, henhenów nie ma.
To chodźmy do tej naszej farmy, bo ja tylko stąd zbierałem, ale z tej naszej możemy też wziąć. Ich ulubione to były skalne. O, właśnie, zapomniałem nasze te, slajmy nakarmić. Czekajcie, trzeba slajmy nakarmić, bo zapomniałem. Żeby tutaj nam aż nie znikły z głodu, bo powiem, że trochę mi znikło. Zobaczcie, że tych jest coraz mniej. Tutaj jest, zostało ich trzy. No jeden w sumie znikł, jeden gdzieś uciekł. W międzyczasie też ich donosiłem parę. Dobra, niech mają trochę, ja tutaj im jeszcze doładuję. Widzę, że plot jeden uciekł. Ech, pozbieramy jeszcze. Tak, kiubery pozbieramy. Niedługo tą farmę będzie trzeba ulepszyć. A, ona już jest ulepszona na maksa. Tylko straszaka na slajmy nie ma, ale to będzie w sumie trzeba zamontować, bo czasem uciekają. W sumie teraz możemy zamontować te straszaki, żeby nam tutaj nie podchodziły. I gdzie to? O, i patrzcie, i taki tar. No okej, nie powinny, jak już uciekną, nie powinny podchodzić. Wy nie jesteście głodne, to wam tutaj dorzucę. Dobra, i zbierzmy was paru. Zbierzmy ciebie, bo wiem, że tamten bardzo lubi. Ciebie, 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 ciebie. No i myślę, że już tyle wystarczy. Ten jeden stołnowy to jest, liczy się razy dwa, no to jakbym rzucił mu, to jest razem sześć kurczaków, bo ich ulubione jedzenie liczy się podwójnie. Jak na przykład tym miodowym rzucam te Meat Mango, ich ulubione, to produkują mi cztery plorty zamiast dwóch. Tym naszym dużym. Błagam? Jest. To was już nie potrzebuję. I co? Portal. Zobaczmy gdzie. O, Tabi. No kurczę, kurczę, nie chcę w portal wlecieć. Nie. Was wywalimy, bo w sumie nie jesteście niepotrzebni. Ty się przydasz. Tutaj w sumie nic się z was nie przyda. Zobaczmy gdzie to jest. Gdzie jesteśmy? O, patrzcie, padł slime. Gdzie ta kraina? Gdzie to jest? Ej, to jest jakieś. Ja się pytam poważnie, gdzie to jest. Chodźmy tędy. Kolejny paddle. Te paddle biorę, bo one są w sumie w miarę rzadkie. Nie umiałem ich wcześniej znaleźć za dużo. Gdzie to prowadzi? Tu są takie pierścienie. Poszukamy. O, patrzcie, Pink Slime. Taki duży. Pink Gordo. Ło! Idealnie, a w nocy mi już brakło. Gdzie to prowadzi? Gdzie my jesteśmy, no? Aha. Tam jest główna wyspa. To my jesteśmy na takiej małej wysepce. Nakarmimy dzisiaj jeszcze tego tutaj. Ło, gra się zawiesiła. Kolejny zapis. Nakarmić ciebie? Rzuciłem źle. Masz tym. Ty też to zjadł! Ej, patrzcie!
Widzieliście, zjadł ornament. Tarę, widzicie? Nie ma więcej? Zdaje się, że nie ma. Dobra, gdzieś tutaj był nasz portal. Tam prowadzi mostek. I co tutaj było? O, literka H. Ej, zgubiłem się. Mam pomysł. No wiecie, może zrobimy sobie taką misję. No patrzcie, kolejny. Wejdźmy wysoko i zrobimy sobie taką mini misję. Spróbujemy stąd jakoś wylecieć. Patrzcie, znowu tary. Woda mi się kończy, trzeba wziąć wodę. Tu będzie woda i tu chyba jest nasz portal. Tutaj? Nie, bo miałem pomysł, żeby zrobić taką misję samobójczą. Kurczę, nie mogę znaleźć portalu. Poczekajmy na energię. Jak znajdę portal, do was wrócę. O, dobrze, znalazłem. Wracajmy, uciekamy stąd. Gra się trochę zaczyna przycinać, no ale okej. Mam pomysł, że w tym odcinku spróbujemy jeszcze tego drugiego Gordo nakarmić. Kurczaczków szukam, bo byśmy mogli w sumie jeszcze jeden kotowy gdzieś tam był. I będziemy mogli też przygotować klatkę. Bo by się przydała już na przyszłość. Kurczaki. Dobra, chodźmy tam do nich dorzucić. Są cztery. Ło, tak mi się tutaj. Powiem się też tak, gdzie. Jak tutaj gram, patrzę na tą wodę, to tak mi się to zlewa. Jest ich czterech, dobra. Myślałem, że jakiś wyskoczył. Trzeba niedługo nową klatkę przygotować. Myślę, żebyśmy. Ej! Wy! Smrody takie małe. Mam pomysł jeszcze. Zamiast przygotować klatkę, sobie coś tutaj poulepszamy. Okej. Okay. Dużo ulepszyliśmy. Co byśmy mogli porobić? No w sumie nakarmić tam tego slajma. Dobra, zbierzmy tutaj owocki. I pójdziemy tam tego dużego nakarmić. Około 50 potrzebujemy. Prześpimy się cały dzień i będzie git. Mamy 200 trochę energii w sumie teraz. Dobra, wstajemy. One dostają już niam niam. A my sobie jeszcze pozbieramy. Ło, zacięło się, zacięło się. Ło Boże. Ło. 70. Trochę dużo, dawno nie sprzedawałem w ogóle. U was też dawno nie sprzedawałem. Trochę też tutaj się zbiera. 60 trochę, no. Ceny niedługo rosną. Zobaczcie, 20, 17, 33, 39. Tylko te sprzedaję.
Jak urosną jeszcze, to będziemy sprzedawać, ale na razie chodźmy do tego drugiego dużego gordo. Och, ta gra mnie czasem nie lubi, na przykład w tej chwili. O, widzicie, my tam byliśmy. Tam, o. Bo bez energii bym skoczył. Patrzcie, zjedzą teraz plorty. Różesz, no. Widzicie? Te slajmy to po prostu idioci. Ups. O. O, fajny moduł. A zobaczcie, ja wtedy byłem w tym miejscu i okazało się, że wystarczyło tak kawałek przelecieć. Dobra, nie mamy energii, teraz trzeba znów odnaleźć wejście do tego dużego slajma. Tutaj gdzieś, o, tu. Tu jest, o. W ogóle tu jest woda, to sobie napełnimy pełny zbiornik, niech będzie. Myślę, że wystarczy na nakarmienie go. Zawsze możemy gdzieś tutaj jeszcze zebrać buraczki. Ej, koleś. Słyszałem, że głodny jesteś. A ja ci nie odmówię. Rośnij w siłę. Ło, wystarczyło. Nie, on jednak tego wcześniej nie zeżarł. Dobra, wywalimy te 2 minute mango. Weźmiemy sobie to. Mamy nowy kluczyk. Myślę, że odblokujemy kolejną krainę. Jak tylko znajdę, dowiem się w sumie, gdzie jest jakaś kraina. Tutaj jest nasz portal. O. Patrzcie, jaki ze mnie idiota. A gra się zawiesiła. O! Dobra, te mają co jeść, wszystkie mają co jeść. Trzeba zebrać plorty. Aha, już mi się w maszynie nie mieszczą, a tu? Jak z tym stoimy? A tu też się już nie będą mieścić. No świetnie. No to sprzedawać będzie trzeba. Stysiak będzie na pewno. Łup. A, wszystkich nie wrzuciłem. Teraz jeszcze wasze. Mint mango zebrać. Są te takie miody, tylko szkoda, że one tak wybuchają. W ogóle już się nam w silosach nie mieści. Ogłaszam, mamy pełne silosy. Dobra, a wy w sumie ile macie? O, dziękuję. Dobra, zobaczmy, jak stoimy z cenami. 59 w górę. Te, zobaczcie, są po 95, te tu. Chciałbym w najbliższym czasie odblokować te. O, patrzcie, po 110. To jest w tym biomie, co odblokowaliśmy, bo by nam się nie podświetlało, jeżeli tego nie mamy odblokowanego. 19, 20, 36. Jeszcze poczekamy ze sprzedażą. Nawet tych nie sprzedamy, wrzucimy je do silosu. O, tu będziemy je wrzucać. W sumie to też mogę wyciągnąć i. I trochę schować tych. Macie trochę pogofruitów. Co wam zaszkodzi? Trochę inna dieta. Wyciągniemy 40 tych, 40 tych, będzie troszeczkę.
będzie trochę więcej miejsca. Będzie więcej miejsca na te ich florty. Ło, gra się zawiesiło. Okej, znów chodzi. Będzie trochę więcej miejsca na ich plorty i przeniesiemy trochę tutaj. Ale nie będzie mi 500, kurde, nie mam tyle, żeby więcej tego miejsca było. Ej, co jest? A, może do tego, że próbuję do miodowych wrzucić boom. Może to. No dobrze. Zobaczmy, kto teraz jeszcze do nas tutaj dzwoni. Jeszcze to zrobimy w tym odcinku. Odgen czy Mohimajer? Zobaczmy Odgena. Aha. Dobra, weźmy trochę tego. Tutaj wam w ogóle wrzuciłem. Nie zjedliście. A, i tak w sumie tylko jest za mało. To zaraz pójdziemy zebrać. 7, mamy 6. Pożyczam. Tylko jeden. Chodźmy do tego ogrodu tam. Ej, tutaj powinny być. O, widzicie, rosną dwa krzaki. Siedem. 10. Dobra, i oj, bo już chciałem powiedzieć, że zabierzemy od tych naszych latających te dwa, co tam rzuciliśmy. Ale jednak było jeszcze jedno drzewko. To 12 będzie. Zobaczymy, co on nam tam w ogóle da. Bo nawet się nie przyjrzałem. Pale plortów, 11 henhenów. Dobra, wrzućmy wam trochę henhenów. Wam wrzucimy tutaj 4, damy do tej zagrody, niech tutaj też ten gatunek rośnie w siłę. A te sprzedamy, co nam szkodzi w sumie. O, i 600 monetek, zobaczmy, co w ogóle Odgen do nas napisał. Wisty Odgen. Odgenowy ogród. Co to jest? Dobra, ale myślę, że to sprawdzimy. Wchodzimy tam? No dobrze, nie no. Sprawdźmy to już w kolejnym odcinku. Ja byłem Riczko. Na razie. No i cześć. Pa, pa.